Eskima japońska jest jednym z najbardziej niebanalnych zimozielonych krzewów. Szczególnie teraz, jesienią oraz później zimą, ten krzew zdobi nasze ogrody swymi niezwykłymi kwiatostanami, które w zależności od odmiany będą lśniły czerwienią, purpurą lub też zielenią. Na moim kanale YouTube już wielokrotnie opowiadałem o tej roślinie, ale że mamy październik teraz, no to warto przybliżyć jeszcze raz te niezwykłe krzewy, by pokazać, jak powinny one wyglądać właśnie o tej porze roku. Bo jeśli na naszych krzewach skimiowych nie zobaczymy w tym momencie zawiązanych pąków kwiatostanowych, no to niestety, ale krzew już w przyszłym roku nam nie zakwitnie. I aby ta roślina pięknie nam kwitła każdego roku i później ewentualnie zawiązywała owoce na odmianach, które te owoce zawiązują, to musi zostać spełnionych kilka warunków. Jednym z nich i w zasadzie jednym z najważniejszych jest stanowisko, wystawa. To znaczy musi być to miejsce cieniste lub też półcieniste. Na pełnym słońcu skimia będzie nam niestety bledła. Ona będzie poparzona przez ostre letnie słońce, a nawet i zimowe. Dlatego też skimia bezwzględnie nie powinna być sadzona na pełnym słońcu, bo wtedy po prostu będzie cierpieć, a w konsekwencji może nam obumrzeć. Pamiętajmy o tym, wybierając miejsce dla tego niezwykłego krzewu. Poza tym skimia potrzebuje gleb kwaśnych. Jest to roślina wrzosowata i podobnie zresztą jak chociażby wrzosy czy też rododendrony, wymaga właśnie odczynu kwaśnego. I skimia bardzo dobrze też będzie rosło nam z rododendronami na rabacie, ponieważ obie rośliny mają bardzo podobne wymagania świetlne oraz glebowe, więc obie rośliny sprawdzą się doskonale właśnie w takich warunkach. Pamiętajmy też o tym, aby skimię dokarmiać wczesną wiosną, to znaczy pod koniec marca. Już pierwsze dokarmianie możemy rozpocząć, następnie pod koniec kwietnia oraz w lipcu. I może to być nawóz do roślin kwaśnolubnych albo też rozdrobniona kora z drzew iglastych. I wtedy skimia będzie nam się odwdzięczała takim przepięknym, najpierw kwiatostanami, a później przepięknym kwitnieniem. A ja przypominam tylko, że kwiaty skimi, które rozwijają się już nawet pod koniec marca oraz z początkiem kwietnia, w zależności od miejsca, w którym te skimie uprawiamy w Polsce, ale u mnie tak ta skimia kwitła właśnie pod koniec marca tego roku, tylko że ta wiosna była bardzo wczesna, ale zazwyczaj skimie kwitną w naszym kraju w połowie kwietnia lub też na początku kwietnia. No i te kwiaty niezwykle pachną. One są niezawodne, jeśli chodzi o taki wczesno wiosenny zapach i też przyciągają całą rzeszę zapylaczy. Kwitną głównie na kolor biały i zdobią naprawdę wtedy ogród. Mogą również świetnie się komponować z takimi wczesno kwitnącymi rododendronami, a nawet z roślinami cebulowymi. Na rynku ogrodniczym mamy dostępnych wiele odmian tej wspaniałej zimozielonej rośliny. Jedną z nich i najpopularniejszą jest rubella, ta, którą tutaj widzicie. Ona ma takie bordowo-czerwone kwiatostany, duże kwiatostany, które przepięknie kontrastują z żywą zielenią, z taką głęboką zielenią, zwłaszcza w okresie, kiedy liści dookoła na drzewach oraz krzewach w zasadzie nie ma. Więc wtedy też najlepiej będą się prezentowały. A jeśli chcemy taką skimię uprawiać w donicy, to również możemy. Tyle, że musimy ją na zimę zabrać do pomieszczenia, w którym będzie panować dodatnia temperatura, ale gdzieś w granicach od 0 do 5 stopni. To znaczy, jeśli zima na zewnątrz będzie łagodna, nie będzie dużego mrozu, to oczywiście taką skimię możemy zostawić w tej donicy, ale jeśli ten mróz będzie się utrzymywał przez dłuższy czas i będzie on solidniejszy, to absolutnie nie możemy pozostawić takiej donicy, bo wtedy skimia nam po prostu wymrozi się lub też zajdzie
susza fizjologiczna, czyli roślina z braku dostępu do wody, ponieważ gdy gleba jest zamarznięta, to skimia i inne wszelkie rośliny nie mogą korzystać z wody zawartej w glebie i wtedy roślina nie tyle co obmarza, co zostaje wysuszona. Rubella dorasta do metra, nawet więcej wysokości, natomiast jest taka niska odmiana na naszym rynku ogrodniczym, która dorasta do 40-60 cm wysokości. Jest to Godry's Dwarf. Tyle, że ona ma zupełnie inny kolor kwiatostanów. One są w kolorze takim zielonkawo-czerwono-limonkowym i równie pięknie zdobią zimozielone krzewy. Obie rośliny też fajnie ze sobą kontrastują, zwłaszcza, że są o zupełnie innej kolorystyce. Magic Marlot to skimia, która również wygląda bardzo okazale ze względu na niezwykłe ubarwienie liści. Ono jest w kolorze biało-kremowo-zielonym, tyle że ta zieleń jest taka, nazwałbym, w kolorze srebrno-niebieskim, więc nie wygląda aż tak głęboko ta zieleń, jak chociażby u innych odmian. Natomiast te piękne czerwone kwiatostany równie pięknie kontrastują z tymi niezwykłymi liśćmi. Tyle, że ta odmiana rośnie bardzo wolno i jest trudna w uprawie. Odmiana żeńska, Veitchii, to odmiana, która zawiązuje owoce piękne, duże, krwisto-czerwone. I one będą się pojawiać na roślinie rok w rok, tyle że musi być w pobliżu roślina męska. Właśnie wtedy tylko te owoce będą się pokazywały na krzewie i zdobiły przepięknie te zimozielone krzewy. No i ta czerwień niezwykła na tych owocach pięknie kontrastuje z tymi żywo-zielonymi liśćmi. Zatem pamiętajmy o tym, że skimia kupiona raz nie zawsze będzie oznaczać, że będzie ona nam kwitła rok w rok. Zwłaszcza te, które kupujemy z marketów, ponieważ one są sztucznie pędzone, sztucznie zasilane różnymi składnikami, więc warto jest zadbać o skimię przynajmniej przez kilka pierwszych lat, aby ona nam później przepięknie w ogrodzie wyglądała. I postarajmy się przynajmniej spełnić wszystkie te wymogi, o których wspomniałem, no to wtedy skimia naprawdę będzie cieszyć nasze oczy przez wiele długich lat.